Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale, na którym porozmawiamy sobie o kapsułach z Antwerpu, no bo w sumie wydaje się, że ogólnie mało się tu dzieje i mało się zmienia, ale zmiany są, mówię, jeżeli chodzi o taki wykres i patrzenie na niego, dosyć małe, ale jeżeli chodzi o to, co tu się dzieje, to takie znaczące, więc myślę, że gdzieś tam warto to poruszyć. Oczywiście ciężko jest w tych zmianach doszukiwać się czegoś, co może jakoś znacznie wpływać na czyjś portfel. No chyba, że jakby, że ten portfel w tym momencie zaczyna trochę bardziej odbijać. No to są raczej takie pozytywne rzeczy, także o tym dzisiaj pogadamy. Na początku Skins Monkey, strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek do cen skinów. A właśnie, bo tego kałacha, co jest tu, o tego... z tego wypłacę. Można sobie wejść w ogóle na stronę z linku w opisie, jeżeli chcecie łapać jakieś crafty i tak dalej. Polecam. To jest dla was. Nie wiem, co będzie trzeba jeszcze zrobić, żeby go dostać, ale jest dla was. Także myślę, że spoko craft w sumie. Tam się komuś spodoba. Więc ten film będzie o kapsułach z Antwerpu, które, no między innymi tutaj widzicie, Bajordery zaczęły powoli odzyskiwać. To się dzieje naprawdę, bym powiedział, żmudnie, ale jednak jak popatrzymy sobie na to, jak duże ilości ich były wcześniej wyprzedawane za niższe ceny, a w tym momencie Bajordery już jakieś są, powiedzmy sobie, jakieś są, no to jest to jakiś tam kierunek w celu, znaczy w dobrym, jakby to powiedzieć, wybiłem sobie już słowo, nie? Trzeba lepiej zdania konstruować. No i podobnie jest na legendach. Ta sytuacja wygląda nieco pozytywnie. Chociaż powiem w ten sposób, że jakby mówię, jeżeli ktoś na przykład miał tych kapsuł dużo tu, no to dla niego to nie będzie pozytywne, nie? Ale jeżeli chodzi o te porównania do tych stanów, które już były na tych kapsułach, no to pewnie gdzieś to jest trochę bardziej, no bo ten kapitał się po prostu wtedy odzyskuje. No i pytanie, czy to nie jest dobry moment na jakieś, jakby to powiedzieć, strategiczne dośrednienie tego Antwerpu. Bo wydaje się, że jeszcze jakby można korzystać z tych niższych cen tego eventu. Ogólnie można gdzieś tam z tego, mówię, właśnie czerpać. Tym bardziej, że są to ceny, te, które są dziś, które są poustawiane na kwotach, które wtedy, kiedy był ten dump, braliśmy jako kwoty dumpingowe, nie? Także poniżej rynku. A dzisiaj ogólnie ten rynek sam zadecydował o tym, że ustawi niektóre z nich na jeszcze niższym poziomie. Więc skoro ktoś podejmował decyzję wtedy o zakupie, no to wydaje się, że ogólnie na rynku się trochę pozmieniało, ale z perspektywy długoterminowej ta decyzja powinna być dosyć podobna. Mówię o perspektywie długoterminowej, bo krótkoterminowa jednak się dosyć mocno różni od tej, którą widzieliśmy jeszcze w połowie stycznia. No jednak mimo wszystko... Palworld, który wszedł, spadek graczy w CS-ie, taki brak w zasadzie zainteresowania ze strony twórców zdecydowanie nie pomaga tej grze. I to jest dosyć dużo rzeczy na sobie. Ale jeżeli właśnie chodzi o tę perspektywę długoterminową, no to wydaje się, że ta cena po prostu ma sens, jeżeli chodzi o wybór tych kapsuł. I ogólnie, patrząc na to, może dla kogoś właśnie, kto by chciał je uśredniać, może być to nawet ok moment. Chociaż ja akurat nie jestem z tych, którzy lubią uśredniać te kapsuły i chciałbym przejść do Sztokholmu. No, znaczy Sztokholm ja traktuję trochę bardziej strategicznie, przynajmniej dla mojego ekwipunku, ale to wiecie, wy sobie robicie swoje ekwipunki. Też wydaje mi się, że powinno to być jasne. Chciałbym zobaczyć, czy na Sztokholmie dzieje się to samo, bo to by było dosyć ciekawe, ale chyba się nie dzieje, chociaż... No zobaczymy, przyjrzymy sobie to, zobaczymy. Jeszcze nie przeglądałem, no bo kurde blade, po co ten, se wyrabiać opinię. No i tu jest dosyć, takie bym powiedział, różne. Bo Bajordery w porównaniu do Antwerpu nie powracały, ale ogólnie zmieniła się ilość zakupów, która tu się dzieje. Więc to jest ogólnie ciekawe, jaki jest splot między tymi eventami. I wczoraj powiem wam ogólnie, że po tym filmie, który wypuściłem, tak coraz bardziej i tak dosłownie coraz bardziej zaczynam się zastanawiać nad tym, czy splot między eventami Sztokholmu, Antwerpu i Paryża nie jest tak duży i no to już no niemalże to już jest moja taka całkowita opinia, że po prostu Paryż
musi oddać, jeżeli mamy rozmawiać o tym, żeby Sztokholm czy Antwerp oddał. A tak naprawdę wydaje mi się, że jedynym jakimkolwiek argumentem z tych dwóch eventów, Antwerpu czy Sztokholmu, to może być teoretycznie supply Sztokholmu i może folie. Ale... no kurde, te eventy są ze sobą tak splecione i widać to, że wydarzenia na nich po prostu tak ze sobą korelują, że jeżeli mamy rozmawiać o tym, żeby Sztokholm czy Antwerp oddał, no i fajnie. Jeżeli mamy rozmawiać o tym, żeby Sztokholm czy Antwerp oddał, to po prostu chyba musi oddać też przy okazji Paryż. A przez to, że no, nawet jego indeks jest dosyć nisko ustawiony, to nie wiem, czy nie musi oddać najbardziej. Znaczy, w sumie mówię z perspektywy wiary, nie? No bo, no i ja w ten sposób nawet na to patrzę. Więc pytanie tutaj jest zasadnicze i to jest do was pytanie, w sensie nie do was, tylko do waszych opinii, nie? Pytanie, czy nie lepiej w takich momentach nawet wziąć się za uśrednianie Paryża, chociaż wiem, że to brzmi absurdalnie, zdaję sobie z tego sprawę, ale pytanie, czy nie lepiej w takich momentach wziąć się za uśrednianie Paryża, ponieważ Paryż po prostu będzie musiał iść w parze z tymi dwoma pozostałymi eventami. I tu mnie akurat to ciekawi. Nie wiem, czy tak będzie, czy tak nie będzie, ale też jestem dosyć mocno zostawiony takiej opinii, że na przykład zyski, które Antwerp czy Sztokholm mogą osiągać, powiedzmy, bez Paryża, czy potem nie będą na przykład realizowane i inwestowane w Paryż po to, żeby dorównał. Tego nie wiem. Ale to jest jedna perspektywa. Z drugiej perspektywy, w momencie, kiedy w styczniu ten Sztokholm zaczął bardzo mocno drożeć, przypominam, że Antwerp wtedy spadał, też to było związane z tym dumpem kapsu, co trzeba przyznać, ale wzrosty nominalne, jeżeli chodzi o naklejki na streamie, bo na buffie było co innego, jeżeli chodzi o wzrosty nominalne, znaczy nie nominalne, tylko procentowe naklejek na Steamie, były wyższe na Sztokholmie globalnie niż na Antwerpie, za to na buffie były one porównywalne. Albo wyższe, no, małe, dosłownie małe liczby, jeżeli chodzi o Sztokholm. Także to ogólnie jest też interesujące, ale indeks wtedy był po stronie Sztokholmu, a Paryż spadał. Więc mówię, to nie jest coś takiego, że to jest ze sobą jakoś... To jest bardzo mocno ze sobą spojone ogólnie, ale nie jest to coś takiego, że zawsze to się musi potwierdzać, zawsze tak musi być i to jest totalna zasada i nie ruszymy. Chociaż, no mówię, tutaj naprawdę ten dysonans jest dosyć duży między tymi wydarzeniami, które mieliśmy, a tymi, które mamy teraz. I teraz jeszcze co ciekawe, no to pytanie, jak sobie radzą na przykład takie legendy, nie? Co się tutaj dzieje z nimi? No i tutaj, cóż... Trzeba przyznać, że sytuacja jest jaka jest. Było 8 zł już. Mieliśmy to kurde w ręce. A teraz pytanie, czy tutaj też nie warto uśredniać. I powiem, że no tutaj akurat to moja opinia. Ja ogólnie jakoś tak mam większy sentyment do sztokholmowych rzeczy niż do antwerpowych, bo po prostu te supply'e są dużo niższe. Chociaż na legendy, no to akurat wiadomo, trzeba by było gdzieś tam przejrzeć, jak to się prezentuje legendy do legend, jeżeli chodzi o supply w tym momencie. No, da się to przejrzeć, ale nie pamiętam twardych danych na ten moment. Czyż wiadomo. Ale tutaj akurat wydaje mi się, że aktualnie uśrednianie legend może być lepsze, chociaż też no jest to splecione dosyć mocno, nie? Przy czym legendy z Antwerpu, no to można by było sobie w teorii, jeżeli ktoś by jakoś bardzo chciał policzyć jakby spadek procentowy jednej i drugiej i od tego na przykład spróbować wyznaczyć sobie jakiś poziom, ale to też jest bez sensu, bo poziom legend z Antwerpu ogólnie był stały, więc też powinniśmy do niego dobudować trochę lepszą wartość. W sensie jakby poziom legend z Antwerpu, od którego zostały zapoczątkowane spadki, jest bardziej reprezentatywny dla rynku niż poziom spadków, które są od legend ze Sztokholmu. Także tutaj w uśrednianiu bym dawał tę przewagę Antwerpowi, jeżeli chodzi o tę sprawę, nie? No bo po prostu tam ta cena była bardziej stabilna i była nieco lepsza. Także tak bym ogólnie ja powiedział. I ogólnie chyba w tym momencie to uśrednianie Sztokholmu też tak
jeżeli ktoś jakoś bardzo mocno chce to robić, to no można, ale raczej bym się wstrzymał. Bo jednak rynek jest bardzo niewiadomy w ostatnich czasach, no i tak jak mówię, może nawet lepiej gdzieś tam holdować ten kapitał i trzymać go na trochę bardziej wiadomy grunt, żeby w ten sposób się nim posługiwać. No i teraz jeszcze o całym rynku, nie? No bo widzicie, z kluczykami była fajna sprawa w nocy, teraz też dosyć mocno się trzymają, no, ale na nich są wahania jak jasny, ha, naprawdę, a tutaj to jest fajne, bo tu pokazuje gdzieś tam powrót tego kapitału i taką walkę, która tu się wytwarza, no jest ona potężna, naprawdę, bo tutaj jest rozgrywka toczona na dosyć dużej rozbieżności, no jak na klucze, to wręcz rozbieżności, której nie widzimy na co dzień, także wydaje się to być dosyć ciekawa sprawa i dobrze się to ogląda i dobrze się to obserwuje. Się tak przynajmniej wydaje, że jest to dosyć taka elegancka rzecz. No a skrzynki, no to jak skrzynki już, nie? Co w sumie więcej jeszcze? No to jeszcze kilka rzeczy wam dorzucę z takich ciekawostek, bardziej z buffa. No to tak, ogólnie na przykład G2 Esports. W końcu się pojawiły jakieś zakupy na Buffie. W końcu ktoś to zaczął kupować tam. Także to ogólnie jest taka pozytywna sprawa, jeżeli chodzi o ekwipunek. A, no i te folie ze Stockholmu to mi udowadniają po raz 158, że nie mają liquidity. Ale i tak je staram się kupić w większych ilościach. Zobaczymy, na ile to wyjdzie. No i tutaj w ogóle jakieś bariery, ale to ja na Buffie akurat próbuję to kupić. To mnie to nie obchodzi, co się teraz na Steamie na nich dzieje. Kupuję je czysto strategicznie, żeby mieć ich dużo. No. I to tyle chyba w tym filmie. W każdym razie ogólnie jakby krótkoterminowo wygląda to spoko, czyż pewnie następny tydzień nie przyniesie nic zadowalającego na tym rynku i raczej nie będziemy mogli otwierać szampana już za tydzień, bo wszystko odbija.